Witamy Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Ibis Gear. Ja nazywam się Piotrek Milewski, jesteśmy na łowisku Edwards Lake. Byliśmy tutaj również ostatnio, połapaliśmy troszkę okoni, troszkę szczupaków, ale mały niedosyt pozostał. Dzisiaj planujemy więcej połowić na drugim zbiorniku, na którym ostatnio nie mogliśmy zrzucić łódki, bo praktycznie w godzinę mieliśmy tutaj trzy kontakty z ładnymi szczupakami. No ja dzisiaj przyjechałem trochę wcześniej niż Rafał, już dwie rybki na koncie mam, to będziecie mogli też zobaczyć w filmie. Już zobaczę, pierwsza rybka, malutki szczupaczek, ale Rafał się spóźnia troszeczkę, ja mówię, a rozłożę wędkę, porzucam. No i na buzerka, praktycznie zaraz w pierwszych rzutach. O, taki nieduży, ze 40 parę centymetrów. Do wody. Ale poszedł ładnie. Zrobimy sobie też również taki mały challenge. Połowimy i na Twitcha, i z jiga na gumy, i później sprawdzimy, która metoda się bardziej sprawdzała. Ostatnio grał Twitch, ale tym razem od samego rana lepsze wyniki mam na gumy. Zapraszamy na film. Jest rybka, słuchajcie. Przyszedłem tutaj na drugi stawik zobaczyć pontony, bo mamy o, ładny! Mamy stąd zabierać pontony i mówię, a wezmę wędkę, rzucę. No i proszę, taka sytuacja jest. Ło, ale to było super. No przyjemna rybka, już przyjemna, słuchajcie. Kurczę, trochę mam krótkie przypony na te większe szczupaki. O, zobaczcie. No gruby, gruby, naprawdę gruby. Piękny okoń, piękny okoń. Ła. Wow. Oczywiście podbierak za plecami. Ale wieje, słuchajcie tutaj. Ale piękna rybka, słuchajcie. To samo! Nie, jest 40, no. Słuchajcie, 39,5 cm, no taki sam okoń jak ostatnio, znowu pół centymetra, no 4 mm mu zabrakło do 40, no. Słuchajcie, no rybka wzięła praktycznie pod samymi nogami, pod samym brzegiem, na Easy Shada 5-calowego, więc naprawdę miała apetyt. Kolor taki zielonkawy, motorowy, teraz wam pokażę. Puszczam rybkę. Słuchajcie, no powiem wam tak, nie wiem czy w ogóle będzie nas słychać, bo wieje okrutnie. Mieliśmy dzisiaj inny plan, tak? Iść na drugi zbiornik, poszukać tam szczupaków i okoni. Przyszliśmy tutaj i ja w trzecim rzucie łowię szczupaka pod 70, a w ósmym rzucie łowię okonia 4 dychy. No i teraz co robić? Chyba plan nam się zmieni, ale jeszcze chwilę porzucamy, zobaczymy czy coś się wydarzy. Słuchajcie, powiem wam tak, ogólnie to mamy mało informacji o tym łowisku, jeśli chodzi o drapieżnika, bo to jest łowisko głównie karpiowo-federowe, tak są nazwane te stawy, jeden jest karpiowy, drugi federowy. Ja tutaj już kiedyś byłem, ale niestety trafiłem na przedwiościu na praktycznie połowę zamarzniętego zbiornika, bo byłem połowić okonie i niestety wtedy złowiliśmy kilka małych okoni, chyba jednego trzydziestaka, więc było średnio. No i ostatnio przyjechaliśmy, to co możecie zobaczyć w poprzednim filmie, już tak się nastawiliśmy, żeby chociaż połowić te 7-8 godzin. No i słuchajcie, coś tam udało się złowić. No i co wam mogę powiedzieć? Zobaczcie, dzisiaj taki Easy Shad 5-calowy w takim kolorze, od rana mi gra. Szczupaka złowiłem na 3-gramowej główce, okonia teraz na 5-gramowej, więc łowię dosyć lekko. Kijek, który używam, to jest U1, 2,28 do 40 gramów.
I nowy kołowrotek z serii X1, to jest 4000 z płytką szpulą, plecionka YGK Pentagram 1.2 PE. Naprawdę fajna, śliska plecionka. Chciałem jeszcze dodać słowo na temat warunków, bo ostatnio wiał lekki wiaterek, było cieplej, momentami była flauta, szczególnie wieczorem. I ta ryba, powiem Wam, że na flaucie tutaj jest dosyć płytki zbiornik, praktycznie ją odcięło, prawda? Dzisiaj przyjechaliśmy troszeczkę wcześniej i praktycznie wieje 40 na godzinę w porywach do 50-60, więc my nawet musimy się chować, żeby coś dla Was nagrać, ale może to pomoże nam dzisiaj złowić rybę. Lecimy. Słuchajcie, dzisiaj nie mamy łódki, ale mamy dwa pontony, tyle że na tyle małe, że będziemy pływali oddzielnie, więc będzie troszeczkę inna formuła nagrania. Na ten moment musimy dopompować pontony, bo zeszło powietrze. Zobaczymy, jak będzie na wodzie, oby na wodzie nam nie schodziło. Kochani, jesteśmy naszykowani. Nasze super profesjonalne jednostki pływające są gotowe. Troszkę nam to zajęło czasu, zanim to przynieśliśmy. Było dobre 300 metrów dymaliśmy z tymi pontonami, z tymi gratami, ale udało się. Wychodzimy na wodę, wychodzimy na zbiornik, na którym do tej pory łowiliśmy tylko z brzegu, no i liczymy, że coś uda się trafić, tak? Warunki tutaj zdecydowanie lepsze niż na dużym stawie, bo tam wiatr po prostu urywa głowę, tu jeszcze jest w miarę przyzwoicie, no i liczymy, że dzisiaj ta fala na wodzie no coś w tych braniach zmieni. Zaczynamy. O, i taki okonek. Zobaczcie. Tylko okonka złapałem, już Rafał do mnie płynie. Nie, zostawiłem przynętę na drzewie i mówię, a okoniówkę mam zawiązaną, to rzucę za okoniem. Pierwszy rzut, ale taki nieduży. Pyk. Ale szczupak, ty. Zakładam wolfram zaraz. Patrzcie, tak to jest, człowiek zakłada okoniówkę, rozkłada okoniówkę, kurczę. Dobrze, że zapięty jest. No i tak to właśnie wygląda. Mówię, o kurde, drugi okoń 40, ale muruje. Nie zabieraj ogona. Oddaj ogon. Oddaj ogon, zaraz będzie palec przecięty. O, dobra. No dobra, słuchajcie, nie zdążyłem nawet zacząć łowić na Twitcha, bo mówię, połowię na tej gumki, no i patrz. Sytuacja wygląda następująco. Podpłynąłem sobie tutaj na płytszą część zbiornika. W drugim rzucie zaliczyłem drzewo. Przynęta została na drzewie. Podpłynąłem, nie znalazłem jej, no trudno. Ale patrzę, że oczkuje drobnica. Mówię, o! Okoniówkę mam uzbrojoną, rzucę za okoniem. No i w trzech rzutach łowię dwa szczupaki i małego okonia. Więc od razu zbroiłem wędkę w cienki przypon. Rozkładam też drugi kijek, bo mam ze sobą też Black Swana do 7 gramów i spróbuję potwitchować. Oczywiście też zakładam przypon. No zależy mi na tym, jeśli te szczupaki się czepiają, żeby ich po prostu tutaj nie kolczykować, bo szkoda tych ryb, więc będę łowił dzisiaj też na okoniówki z przyponami. No i Twitch też daje ryby, ale to... A, to właśnie jest szczupak. To jest właśnie szczupak, dlatego zakładamy przypony. Ła. Mały szczupak. No i taki mały szczupaczek na Twitcha wypuszczamy. I znowu szczupak. Człowiek chce złowić okonia,
A tu cały czas czupaki, słuchajcie. No i jest i u mnie rybka. Zmieniłem na buzerka w takim ciemniejszym kolorze. No też nieduży szczupak, ale coś się wydarzyło. Ale jak głęboko. O, no i taki malutki. No próbujemy dalej, może się uda jakiegoś większego. Dobra, powiem wam, jak wygląda sytuacja. Piotrka zostawiłem troszeczkę za sobą. Płynę w inną część zbiornika zobaczyć. No, na pewno populacja tych małych szczupaków tu jest dość spora. No ale my byśmy chcieli złapać coś większego, coś ładniejszego. Więc będziemy próbować obrzucać centymetr po centymetrze każdy kawałek wody. No i zobaczymy, może się uda. Więc trzymajcie kciuki i jak będzie jakaś godna ryba, to na pewno wam pokażemy. Słuchajcie, żonglujemy trochę przynętami. Próbujemy teraz łowić na trochę większe przynęty, żeby może w końcu przebić się przez te małe ryby do większych. Ja założyłem sobie Easy Shada siódemeczkę przed chwilą w takim fioletowo-zielonym kolorze, ale mówię, podpłynąłem pod krzaczki, mówię, a rzucę okoniówką, bo ładne patyki. No i na 3-calowego Easy Shada właśnie w tym kolorze wyjechał znowu krótki szczupak, więc stwierdziłem, że wygrzebałem spód, bo jeszcze, o, mam w tym samym kolorze 15, no może jakiś większy szczupak się nam skusi na to tym razem. No i zobaczcie, okazuje się, że po prostu na tym zbiorniku jest bardzo duża populacja, ale małego szczupaka. Ten już nie jest taki mały, no, bo on ma 50 parę centymetrów, no ale proszę bardzo, jaka przynęta, o, co to dla niego. Dobra, lecimy po więcej. Pa, pa. Puszczę się tu troszeczkę w dryfie. Buzerek, dosłownie 5-gramowa główka, bo tu jest dość płytko. Więc żeby nie haczyć tej roślinności, próbujemy. Dobra, mam kolejną rybę. No znowu nieduży szczupak. Ojej, kubidula. Ale dobrze, że nie głęboko. Więc łatwo go będzie wyczepić. Takie naprawdę przedszkolne. No i jest kolejny. Znowu malutki. No jedynie co, można sobie refleks potrenować przy takich. Ale po raz kolejny buzerek. Nieduże gumy, bo rzucaliśmy na te większe, w ogóle nie reagowały. Więc przerzuciliśmy się na troszeczkę mniejszy kaliber
No i coś się zaczęło dziać. Zobaczymy, no może między tymi małymi gdzieś tam jest jakiś większy. W naszym dzisiejszym challenge'u dotyczącym metody, bo tak naprawdę łowimy albo na gumy z jiga, albo na Twitcha, no zdecydowanie dzisiaj wygrywa guma. Ostatnim razem byłem tu godzinę i tak jak mówiłem wcześniej, miałem 3 kontakty na Twitcha, na gumę nie brało nic, 2 ryby wyjechały. A dzisiaj tak naprawdę na Twitcha złowiłem 1 rybę na małego woblera, rzucałem na większe Twitche, nie wychodzi nic. Wszystko dzisiaj wychodzi na gumę. I to do tego trzeba powiedzieć, że kolory dzisiaj, o, tego typu kolory. Motoroile, ciemna zieleń, brązy, to są kolory, które dzisiaj grają. Praktycznie jaśniejsze gumy nam dzisiaj się nie sprawdzały. No, przerzuciliśmy sporo drobnej ryby. Cały czas walczymy, szukamy tej grubszej. Oby coś tam się jeszcze dzisiaj zadziało. Lecimy dalej. I standardowo pewnie to będzie mały szczupak. O, do ciebie idzie, Rafał. O. O właśnie. Takich ryb dzisiaj się nałowiliśmy. Ilościowo fajnie. A rozmiarowo trochę. O! A rozmiarowo trochę gorzej. Papa. Rafał tam ma jakąś fajną rybę, więc podpłyniemy zobaczyć, co tam się dzieje u niego. Ale żywa ryba. Piękna ryba. No uważaj na niego, bo on taki jest. A, wyjąłeś już? I na co? A, na buzerka ciemnego. Buzerek cały czas. O tak. Troszeczkę fajniej. Pięknie. Tutaj podpłynę kawałek może. Chyba nie. O! Uwaga, nawet ki. Dobra. No, może mieć w sumie teraz, jak patrzę, no. Piękna ryba, Rafał, gratulacje. No, cały czas próbowaliśmy od jakiegoś czasu te ryby, że tak powiem... Siadły, tak, nic się nie działo. No i całkowicie z dna, mówię, popukam o dno. No i wyszło. Obudziłeś go, tak. Obudziłeś go. Dobra. Także fajnie. Zmierzymy i wypuścimy zaraz. Dobra. No dobra, zaprezentujesz rybkę. Słuchajcie, 82 cm, kurczę. O, poczekaj, odjeżdżam. Mamy ciężkie warunki, musimy, aż mamy lekkie kotwice, nas cały czas znosi. 82 cm rybka. Pięknie, Rafał, gratulacje. Tak jest, no wreszcie coś się takiego... Wypuść rybkę i nam zaprezentuj przynętę jeszcze. Godnego. No tak, po takie ryby tu przyjechaliśmy. Przydarzyło. Nie jesteśmy, że tak powiem, aż tak nastawieni, że tak powiem, żeby nałapać metrówek, ale jak będą 80, to będziemy bardzo zadowoleni. Tak jest, fajnie, rybka sobie odpłynęła, a przynęta... No ci te ciemne kolory dzisiaj, co? Tak, tak, ewidentnie zauważyliśmy, że ciemne kolory. No i ja już zostałem przy tym buzerze. Wałkuję go od samego rana. No i teraz... Parę rybek się na niego małych wyjechało. Tak. Nie dość, że on fajny jest, bo tak, ten ogonek naprawdę też fajnie chodzi, to jeszcze kolebie się na boki. Może to też je trochę klasyczne, prowokuje bardziej. Klasyczne kopyto. Szczupakowe, no. Tak, szczupakowa guma. No to jeszcze raz, gratulacje. Bang. Pięknie. Lecimy dalej. Tak jest. Jest. Jest i znowu kruciaczek. Kruciaczek, ale tym razem na Twitcha. No to krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Zdecydowanie więcej ryb dzisiaj wyjechało nam na
Gumy. Tak. Co trzeba zaznaczyć? Trzeba zaznaczyć, że na ciemne gumy. Ciemne gumy, ciemna zieleń, Motor Oil Bronze. To tak. Były kolory, które z dodatkiem delikatnego jakiegoś brokatu i to na pewno grało zdecydowanie dużo bardziej niż te tujcze, których też próbowaliśmy, ale ewidentnie od samego rana te gumy dużo lepiej prowokowały te ryby, dużo więcej się na nie działo. Nie? Ty Rafał łowiłeś trochę mniej na tujcze, no Rafał w ogóle mniej łowi, bo Rafał jest tutaj naszym operatorem, więc jakby no wiadomo, że też praca. Ja łowiłem trochę więcej, łowiłem więcej też na tujcza. Złapałem kilka szczupaków, ale to były małe ryby. Z fajniejszych ryb dzisiaj mamy okonia 40, mamy szczupaka 70, pod 70 rano jeszcze, tak? Tak. W ciągu tak. dnia Rafał szczupaka 82, więc to uważam są fajne ryby naprawdę. Tak, na pewno dużo się działo, tylko no na początku te poranne ryby no to raczej takich szkolnych rozmiarów, no ale jest właśnie kilka tych wisienek typu okoń, typu ten szczupaczek, także z dnia coś, jesteśmy chyba jak najbardziej zadowoleni, bo małych szczupaków mieliśmy masę, pojedyncze małe okonie i tak naprawdę po południu już ryba siadła, były pojedyncze brania, tylko małe szczupaki, więc stwierdziliśmy, że kończymy. Jest godzina 18, znieśliśmy już rzeczy. Dzień uważamy jak najbardziej za udany, bo zwiedziliśmy dzisiaj nowy, że tak powiem, zbiornik, poznaliśmy go, wiemy co się dzieje. No i myślę, że następnym razem, jak się tutaj pojawimy, to będziemy z powrotem atakowali zbiornik duży, bo on nam dzisiaj dał dużo nadziei rano, ale tam tak wiało, słuchajcie, że tam się nie dało po prostu, nie dało się zrobić nic. Więc słuchajcie, no jak bateria Wam się podobał, dawajcie łapki w górę. Subskrypcja. Jeżeli ktoś ma ochotę, komentujcie, żebyśmy weszli w jakąś interakcję. No i zapraszamy Was do następnego filmu. Piotruś. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Kiedy, gdzie? Następny? Oj, słuchajcie, no chcielibyśmy tą Wisłę albo jakąś rzekę w końcu może nagrać, ale to jest ciężki kawałek chleba, no bo tak jak ja ostatnio łowię, no to gdzieś te ryby wychodzą tak naprawdę na sam wieczór. Sam wieczór jest chwila brania w ciągu dnia, no to tak było średnio bym powiedział, ale pomyślimy. Będziemy, tak, będziemy albo próbowali. Klenie, jeszcze albo klenie, raz. Albo bolenie. Jeszcze raz dzięki, wszystkiego Rafał. Dobrego. Trzymajcie się, cześć. Siemanko, hej.